nieefektywny system edukacji, ale również nieefektywny system poszukiwania zatrudnienia dla osób bezrobotnych, czyli nieefektywność naszych publicznych służb zatrudnienia. Postuluje się możliwość nawet prywatyzacji państwowych służb zatrudnienia na taki wzór, jaki funkcjonuje obecnie w Anglii albo w Niemczech. Czyli takie służby zatrudnienia są prywatnymi agencjami, które nie tylko zajmują się poszukiwaniem zatrudnienia dla pracownika, ale również jego wieloaspektowym szkoleniem, wsparciem psychologicznym. Prywatne urzędy pracy mogłyby się zająć aktywizacją zawodową tak zwanych trudnych bezrobotnych, czyli bezrobotnych absolwentów, bezrobotnych osób w wieku 50+, a także osób niepełnosprawnych. Więc wydaje się, że tutaj pole do popisu prywatnych służb zatrudnienia byłoby faktycznie duże. Biorąc pod uwagę, że osoby długotrwale bezrobotne stanowią 50% wszystkich osób bezrobotnych, czyli jest 50%, 1 milion osób poszukuje pracy przez dłużej niż jeden rok. To jest faktycznie bardzo duża liczba osób i pokazuje tylko skalę zjawiska i problem, jaki mają nasze urzędy pracy.